Cześć Sobrany, witam Was na Waszych indywidualnych warsztatach gospel. Tego jeszcze nie było. Chciałabym z Wami prześpiewać całą Waszą partię. Będę lecieć fragmentami. Na początku puszczę zwrotkę, będę się zatrzymywać na miejscach, które według mnie potrzebują jakiejś uwagi. Albo też prześpiewam Wam po prostu w wolniejszym tempie każdą frazę, żebyście wiedziały, co się dzieje i żeby nie zostawić wątpliwości. Pamiętajcie proszę o tym naliczaniu na początku, to jest naprawdę ważne. Stukania nie odwzorujemy, klaskania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. You are more than enough. You gave me hope that never ends. You are great and mighty. Your praise fills the heavens. I love you more and more each day. To była zwrotka z kawałkiem refrenu. Słuchajcie, pierwsza fraza. You are more than enough. Myślę, że dość oczywista. You gave me hope that never ends, never ends. Coś takiego robię. Potem. You are great and mighty, great and to end. Ja tak trochę rozdzielam na end. You are great and mighty. I potem your praise. Tutaj chciałabym, żebyście zrobili vibrato i takie rozszerzanie dźwięku, crescendo, czyli troszkę zaczynamy ciszej i go rozwijamy. Your praise fills the heavens. I teraz tak, ta fraza łączy się bezpośrednio z następną. Posłuchajcie. Your praise fills the heavens, I love you more and more each day. To będzie tak wyglądało w tempie, więc nie mamy tam czasu na oddech, pamiętajcie. Ta zwrotka generalnie dzieje się na takie dwie części, czyli ostatni wers pierwszej części, pierwszy wers drugiej części, łączymy. Your praise fills the heavens, I love you more and more each day. I teraz po tym heavens, heavens, I... Musimy zejść na dół. Heavens, I love you more and more each day. Jesus... Tutaj znowu chciałabym, żebyśmy to tak fajnie rozwinęli z vibratem. Jesus, you're the only one, you're the only one, the one. Tutaj też mamy dwa dźwięki na li. Li one. Jesus, you're the only one. Potem. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Idziemy do góry. I delight. Tu znowu staramy się wibrować. I delight in your great love. I potem mamy coś takiego. So I will sing. I to chyba też będzie razem. I delight in your great love, so I will sing. I słuchajcie, to sing musi być trochę takie powiedziane. Będzie też zaraz w refrenie taki motyw, który będziemy powtarzać. You're my everything. I to thing też będzie powiedziane. Nie szukajcie tam dźwięku. So I will sing. Sing. Czyli mówię to jak sing. Nie śpiewam. So I will sing. Poćwiczcie to. Już kiedyś robiłam taki troszeczkę projekt na odległość i wiem, że ludzie mieli z tym duży problem, bo szukali na siłę jakiegoś konkretnego dźwięku. Tam nie ma dźwięku, tam jest to powiedziane. So I will sing. So I will sing. I potem wchodzimy w refren. I feel peace when I call out your name. Call out. To, co mówiłam Wam we wcześniejszym filmiku. Rozdzielmy to. I feel peace when I call out your name, name, name. Takie coś robię. I potem. I feel joy when you are close to me, to me. Na tym me ja też robię taki malutki ozdobnik. Me, me, me. Coś takiego. Jeżeli ktoś umie to zrobić, to byłby ekstra. I potem właśnie ten moment. You're my everything, you're my everything, you're my everything. Czyli to trzy razy powtarzamy i potem jest oh,
Zauważcie, że na tym najwyższym dźwięku znowu robię ozdobnik. Znowu, jeśli umiecie, super, zróbcie to. Ten refren powtarza się dwa razy. Zaczyna się tak samo, końcówka się różni. I feel peace when I call out your name. I feel joy when you are close to me. You're my everything. You're my everything. To jest dwa razy. I potem nie ma trzeciego my everything, jest oh Lord. I Lord, znowu was proszę, żebyśmy to rozwibrowały. Oh Lord. I potem wchodzimy w niższy głos. I wanna be where you... Nie niższy głos, tylko niższy rejestr. I wanna be where you are. Tu jest takie podbicie. I wanna be where you are. Zróbcie je, nie omijajcie go. To jest pierwsze, a drugie I wanna be. Już ma inne dźwięki. I wanna be where you are. Tu jest długa fraza. Zresztą te dwie frazy I wanna be są długie, więc musicie tutaj wziąć duży oddech. Jeśli chcecie, mogę wam zaproponować takie fajne ćwiczenie oddechowe, które wam troszeczkę pomoże ogarnąć ten moment. Wyobraźcie sobie, że wasza ręka wypuszcza powietrze. Tak jak mamy strzykawkę, nabieramy coś do niej, potem musimy wypuścić z niej to, co tam jest. Załóżmy, że to jest powietrze. I tak samo wyobraźmy sobie naszą przeponę, że ona jest tym tłokiem, który wypuszcza to powietrze w wolnym tempie, żeby nam go starczyło na całą frazę. I teraz uwaga, ręka jest tym tłokiem od strzykawki, jednocześnie naszą przeponą. Tak sobie to wyobrażamy. I możecie sobie poćwiczyć to na jednym dźwięku, na przykład czyli dopóki ręka idzie do przodu, powietrze powoli z nas wychodzi. Tu jest właśnie to myślenie o oddychaniu w śpiewaniu, żeby ono wyszło i dopiero jak już mamy koniec frazy, ręka dochodzi do końca, wypuszczamy tę resztkę, która w nas jest. Coś w tym stylu. Poćwiczcie sobie w ten sposób. Starajcie się, żeby te odcinki były jak najdłuższe i żeby cały czas śpiewać ten jeden dźwięk, żeby on wam nie spadał, żeby nie było żeby cały czas trzymał tę samą wysokość i żeby go nie zgłaśniać i nie ściszać. To jest bardzo fajne ćwiczenie na to, żeby wzmocnić nasze mięśnie przepony i świadomie wydychać powietrze podczas śpiewania, bo my często niestety o tym zapominamy. Jest nam po prostu trudno, a każdy z nas, jak weźmiecie normalny oddech, to tego powietrza już weszło w nas tyle, że spokojnie wam wystarczy na całość tej frazy. I ja tam jeszcze w tym drugim I wanna be wrzuciłam troszeczkę vibrata taki, i crescenda. Więc też chciałabym, żebyście to zrealizowały. I wanna be where you are. To ostatnie jest znowu z takim podejściem. I wanna be where you are. Wibrujemy i trzymamy to powietrze do końca. Wierzę, że wam się uda. Dobra, bo się troszeczkę rozpędziłam, a tutaj jeszcze chcemy to usłyszeć, nie? Lecie od początku. You're my everything. You're my everything. To jest refren. You're my everything.
mamy teraz drugą zwrotkę. I stand up on the solid rock. Tu mamy na jednym dźwięku. Motko, też się zastanawiam, czy się nie pomyliłam. Słuchajcie, cofnę kawałek. Okej, zgodziło się, bo tam zmieniałam parę razy harmonię. Okej, mamy na jednym dźwięku. I stand... I znowu zaczynamy z dołu. I stand up on the solid rock. Your promise... Znowu z dołu. Your promises will never fail. Of this alone I am sure. When I see the cross, I see freedom, freedom. W ten sposób. I want to grow in spirit and truth. I want to thank you for your love, for your love, for each day, for your grace. I can't imagine my life without you, so I will sing. Znowu to sing, jest ta sama historia. Drugi refren identyczny jak pierwszy, więc jak się nauczycie pierwszego, to już macie ogarnięte. I potem jest końcóweczka. Hallelujah. Pierwsze na dół. Hallelujah. Znowu będzie na dół. Hallelujah. Do góry. Hallelujah. Yes, you are my Lord. 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 Yes, mamy 8 razy motyw Yes, you are my Lord. I o ten ostatni jest ucięty i wchodzimy w Halleluja. I teraz weźmy to od początku. Najpierw 4 razy Halleluja. Pierwsze jest na dół, drugie jest do góry. Halleluja, ja. Tam też robię na tym ja taki malutki ozdobnik. Halleluja, halleluja. Tu jest do góry. I słuchajcie, tu mi zależy, żebyśmy to zrobili bardzo rytmicznie, nie? Halleluja, halleluja. Żebyśmy troszkę to podbili. Halleluja, halleluja. W takiej rytmice. Halleluja, halleluja. I zauważcie, że na lu znowu włączam vibrato. Halleluja, halleluja. I to ja do góry. Spróbujmy tak wypuścić do przodu i urwać. Halleluja! Halleluja! Fajnie by było, jakbyście podczas śpiewania machali rękami, jakbyście sobie sami chcieli zadrygować. Wtedy wasze ciało będzie reagować i zobaczycie, że te rzeczy same z was wyjdą. Nie będziecie musieli się zastanawiać, jak to zrobić, żeby urwać. Jak sobie zrobicie to ręką, to ten dźwięk sam wyjdzie. Spróbujcie. I tak, śpiewamy to 4 razy i potem wchodzimy we frazę Yes, you are my Lord. I tu znowu rytmicznie, trochę jakbyśmy maszerowali. Yes, you are my Lord. Yes, you are my Lord. Zauważcie, że ten górny dźwięk Yes, you are my zaznaczam każdy osobno. Yes, you are my. Jakbym chciała po prostu 4 razy w coś uderzyć. Yes, you are my. I potem Lord, Lord. I ja na tym pierwszym lo robię znowu malutki ozdobniczek. Yes, you are my Lord, Lord, Lord. Znowu, jeśli ktoś z was ogarnia, zróbcie to. I to powtarzamy sobie. I tam było 8 razy. I ten 8 jest skrócony. Yes, you are my. I hallelujah. Hallelujah. Czyli to dolne.
I to jest koniec piosenki. I też uwaga, na końcu nie róbcie długiego dźwięku. Zróbmy to krótko. Halleluja! I nie ma was. Halleluja! I koniec, dobra? Żeby nie robić halleluja! Bo jeszcze tam w podkładzie coś się będzie działo, jakieś dźwięki będą... On się nie urwie. Jeszcze coś tam się będzie delikatnego działo, ale my bądźmy krótko. Halleluja! To chyba wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśnię ten filmik. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze jakaś fraza jest niejasna, koniecznie wykorzystajcie opcję z YouTube'a zwalniania i na pewno ogarniecie wszystko świetnie. Trzymajcie się, ja trzymam za was kciuki i czekam niecierpliwie na efekty. Pa!